Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, druk numer 712. No, 713. Nie kto z Państwa w imieniu komisji zreferuje projekt. Może pan Kazimierz Bożek, który no, prowadził to posiedzenie jako starszy rad. Tak, prosimy o odczytanie paragrafu pierwszego. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyrażę radnego Mariana Grabowskiego. Mariusza Grabowskiego. Chyba taki jest projekt przygotowany przez Komisję Rewizyjną. W związku z tym otwieram dyskusję nad projektem. Rozumiem, że pan Mariusz Grabowski wyraża zgodę na kandydowanie. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo, jest temu stosowny. Nie widzę, nie rozumiem, że nie ma pytań do pana, do kandydata na przewodniczącego. Dobrze, w związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały według druku nr 713 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przypomnę jeszcze, że paragraf pierwszy brzmi: na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera się radnego Mariusza Grabowskiego. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym projekt uchwały został podjęty. Wykonaliśmy wyboru nowego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Panu przewodniczącemu składam serdeczne gratulacje. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji. Jest to druk nr 613. W imieniu komisji może pan Zbigniew Stanisławski, który prowadził posiedzenie, prosiłbym o przedstawienie projektu uchwały. Komisja Infrastruktury zebrała się w dniu 3 stycznia o godzinie 19 przy stanie osobowym 7 członków. Obecnych było 6. Padła jedna propozycja na przewodniczącego, na kandydata na przewodniczącego, to jest radnego Krzysztofa Mleczki. Głosami 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Komisja wybrała kandydata na przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji. W związku z tym wnoszę o podjęcie stosownej uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, bądź złożyć poprawkę, proszę bardzo. Pan Krzysztof Lecz. Zmuszony jestem złożyć poprawkę. Wnoszę o przyjęcie poprawki do projektu Komisji Infrastruktury i Inwestycji, druk 613, w paragrafie pierwszym słowa Krzysztof Mleczkę zamienia się na Krzysztofa Mleczkę. Dzieci będą oglądać dokumenty, bo się śmierdzą i tak. Klawiatura do wymiany. Szanowni Państwo, w sprawie tej poprawki, jeszcze w sprawie całego projektu, ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Rozumiem, że nie, to poprawka, że nie jest kontrowersyjna. W związku z tym, różnymi chcemy głos, tak? Przystępujemy do głosowania nad zgłoszoną poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw, kto się
wstrzymał? Nie widzę. Tym samym poprawka została przyjęta. Rozumiem, że pan przewodniczący tutaj na komisji już wyraźnie potwierdził, że wyraża zgodę na kontynuację. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały druku nr 613 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji wraz z przyjętą poprawką. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę. Tym samym uchwała została podjęta.